Witam wszystkich, serdecznie zapraszam do obejrzenia relacji z meczu z drugoligową Stalą Rzeszów. Dzisiaj zagramy dla Mateusza. Serdecznie witam, Ryszard Jędrów, Gminy Tryńcza. Chciałbym podziękować prezesowi Górala Tryńcza za ten pomysł związany z meczem charytatywnym pomiędzy Góralem Tryńcza a Stalą Rzeszów i środki, które będą zbierane od publiczności, będą dla Mateusza Ryfy z Gniewczyny Trynieckiej. Jest to chłopak bardzo uzdolniony, uczeń naszego gimnazjum w Gniewczynie. Chciałbym również z okazji świąt Bożego Narodzenia złożyć wszystkim sympatykom Górala serdeczne życzenia zdrowych, pogodnych, radosnych świąt i szczęśliwego nowego roku. Do siego roku. Dziękuję serdecznie. Sama idea tego spotkania. Zagramy dzisiaj dla Mateusza, 13-letniego Mateusza Ryfy, Gniewczyny Trynieckiej, mieszkańca naszej gminy, któremu obiecali, że wybrać prezent pod choinkę. Ja myślę, że wspólnymi siłami nas, zawodników, stoczą tutaj na bardzo środowisko, jak i was kibiców, którzy liczą się przybyli na nas, za to serdecznie dziękuję. Myślę, że wspólnymi siłami uda nam się sprawić taką miłą niespodziankę pod choinkę, rozbliżenie się do Bożego Narodzenia. Co do samego meczu. Mecz, jak już mówiłem, jest nietypowy, bo dzisiaj nasz zespół Góra Tryńcza, rozgrywający w drugiej lidze polskiej Stalą, zmierzy się również z zespołem drugoligowym, tylko występującym na normalnej drużynie boiskiej. Ja bym nie wiem, powinnać